Moi drodzy zadymiarze, w ostatnim odcinku testowaliśmy nowego zadymiarza, jakim był Squeak, a w dzisiejszym odcinku czas przetestować nową zadymiarę, która nazywa się Belle i dodatkowo skonfrontujemy ją z każdym zadymiarzem w trybie 1 na 1, nawet i ze Squeakiem. Belle zostanie dodana do gry wraz z nowym karnetem zadymiarskim i postanowiłem, że właśnie z tej oto okazji rozdam wam dzisiaj karnety zadymiarskie. A ile tych karnetów zadymiarskich rozdam, wszystko zależy od was, ponieważ za zostawione każde 5000 łapek pod tym filmem w następnym odcinku spośród komentarzy rozlosuję karnety zadymiarskie, więc zaskoczcie mnie, jeżeli będzie 50000 łapek, to rozdamy nawet 10 karnetów zadymiarskich. Wszystko zależy od was. Aby wziąć udział w takim konkursiku, wystarczy, że klikniesz pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu, wtedy kod Farel sam automatycznie ci się wpisze do sklepu. No i w sekcji komentarzy musisz napisać, jaki twój jest ulubiony zadymiarz, ponieważ spośród komentarzy będę rozlosowywał szczęśliwych zwycięzców. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij strzelić subika dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po milion, już naprawdę niewiele zostało. Jeżeli szukasz jakichś ciekawych koszulek oraz bluz, nie zapomnij odwiedzić sklepu Pixi. Link do sklepu znajdziesz w opisie, a teraz zaczynajmy! Okej, moi kochani, jesteśmy na moim koncie w wersji deweloperskiej, a przed nami widnieje nowa zadymiara chromatyczna, którą będziemy mogli sobie odblokować z karneciku. Nazywa się Belle, ma złotego zęba, a w ręku trzyma worek z mamoną, bo ona jest oczywiście rabusiem. Okrada wszystkie banki, które napotka na swojej drodze. Sprawdźmy sobie, co o niej piszą w Brawl Stars. Belle wzbudza zachwyt w swojej paczce. Jej karabin energetyczny poraża i przeraża każdego wroga. Wow! Jej gadżet nazywa się Na czarną godzinę. Belle umieszcza na ziemi pułapkę, która wybucha, jeśli zostanie naruszona przez przeciwnika. Pułapka zadaje 500 punktów obrażeń i przez 3 sekundy spowalnia każdą postać w strefie rażenia. Ładunki na mecz 3. Okej. Okay. Dodatkowo do tego mamy pozytywne wzmocnienie. Belle otrzymuje 25% tarczy za każdym razem, gdy jej elektropociski trafią w cel. To jest bardzo fajne, ponieważ kiedy trafimy w przeciwnika, otrzymujemy tarcza, która będzie nas chroniła przed różnymi atakami, więc to jest jak najbardziej spoko star power, a drugi na czym polega? Uziemienie. Oznaczenie super atakiem Belle przez 3 sekundy uniemożliwia celowi przeładowanie broni. To brzmi naprawdę mega ciekawe, czyli rozumiem, że jak użyjemy ultimate ataku Belle, no to oznaczamy przeciwnika i wtedy on nie może przeładować. Okej, przetestujmy sobie naszą nową zadymiarę, ale oczywiście jeszcze musimy wybrać do niej skin. Wow, złotoręka Belle wygląda przekozacko. Okej, okay, zobaczmy, jak się strzela naszą zadymiarą. Ma dosyć daleki zasięg, jak Piperką. Wow. Okej, okay, jak szybko nabijamy sobie ulta. Trzeci strzał poszedł. Czwarty. Piąty, czyli 5 razy musimy trafić przeciwnika, aby naładować ultimate attack. Okej, okay. I teraz jak damy ulta, to znaczy, że oznaczy tą postać, tak? Uwaga, strzelam. No dobra, nasza postać została oznaczona i co ona teraz robi? Aha, jest po prostu naznaczona i wiemy, że na przykład jak mam ten star power, drugi, nie pierwszy, przeciwnika postać nie będzie mogła przeładować. A teraz jak mam pierwszy star power, rozumiem, że jak strzelę w nią, to dostanie on więcej damage'a, więc sprawdźmy na początku. Strzelamy w zwykłego bota, 1540, a jak dostanie ten, 2079 i znowu dostanie 2079. Tak jest, okej. Okay. Ej, to jest naprawdę bardzo sprytna postać. Zobaczmy teraz, w jaki sposób działają sidła. Stawiam. Ha! Zobaczcie, one działają tak samo jak miny w postaci Bo. Okej, podejdźmy do tego ziomka. Postawmy mu minę pod nogami. Po 500, tak? Czyli rozumiem, że sidła biją za 500. No okej, ciekawa sprawa. Boom! No okej. Zagrajmy sobie teraz meczyk nową zadymiarą, a później przetestujemy ją przeciwko każdemu zadymiarzowi. Okej, mamy tu jakąś bi. Siema bi. Siema bi. 1500. Ładna bomba. 1500. Jak widzicie, dostaję tarczę ochronną za każdym razem, kiedy trafię. Więc mogę w sumie podjeżdżać, bo u mnie nie ma to znaczenia, z jakiej odległości strzelam, tak jak w przypadku Piperki. Zawsze damage jest ten sam. Search. Boom. Nie trafiam. Raz, dwa, trzy. Oznaczam go. I leci strzał! Dostaje 2500 na dwóch Power Cubesach. Ten damage jest potężny, ale to będzie kozacka postać. Zajmijmy może sobie środek. Tam jest jakiś Poco. Poco, loco. Trafiam. No i co teraz, Poco? Giniesz. Zróbmy to tak, że postaramy się zabić kogoś sidłami. Jedne sidła tu. Czy ja mogę postawić dwa sidła naraz? Że one będą koło siebie? Tak, mogę zrobić trasę z sideł. Dobra, idzie Rico. Wpadnie w sidła? Padł raz, dwa i trzecia bomba od Farela. Gdzie jestem, Poco? Nie, to Lu. Siema, Lu. Gdzie ty jesteś, byku? Tutaj, tak?
To zróbmy tak. Bomba! No nie udało mi się niestety, stary, ciebie tutaj podhaczyć. Cyk, na ślepo! Nie trafiłem na ślepo, na ślepo! Blind shot! Tak jest! Okej, okay, co mogę powiedzieć tej postaci? Jest bardzo fajna, trochę wolno strzela, aczkolwiek miny. To jest mega atrybut, dzięki któremu będzie można, no wiecie, spowolnić i obić chłopa, tak samo jak w przypadku Bu. No i bardzo fajne jest to, że damage jest stały, nie jak w przypadku Piperki, że im dalej jesteśmy, tym mocniej bijemy, albo w przypadku Colette, że za każdym strzałem nasz atak jest słabszy. Także moi drodzy, ta postać to jest 10 na 10. Powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać poniedziałku, kiedy odblokuję nową zadymiarę z karnetu zadymiarskiego. Pamiętajcie, że za każde 5000 łapek pod tym filmem rozdaję karnet zadymiarski dla wszystkich osób, które mają wpisany kod Farel i napisały w komentarzu, jaki jest mój ulubiony zadymiarz. A teraz moi kochani, sprawdźmy sobie, jak Belle sobie radzi przeciwko każdemu zadymiarzowi.
Show some respect. This ain't over. Oh, so you think you're this ain't over. You messed with the wrong one. Hey, I got a job to do. Także to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, zapraszam wszystkich oczywiście jeszcze na Pixie Shop, na Instagrama, na TikToka, grupę na Facebooku, na Discorda, wszystkie linki macie w opisie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!